Monika Suder, zapraszam do rozmowy Echo 24, a ze mną w studio panie Aleksandra Jankowska, dzień dobry. I Joanna Smeka, dzień dobry. Dzień dobry. Z drużyny softballowej wrocławskich Hrabin. Softball, co to takiego softball? Czym się softball różni od baseballu? Bo to chyba te konotacje, tak? Tak, najczęściej rzeczywiście, jeżeli próbujemy komuś wytłumaczyć, na czym nasza gra polega, to rzeczywiście porównujemy ją do męskiego baseballa i rzeczywiście mamy bardzo podobne, powiedzmy zasady główne, tak? Natomiast różnimy się kilkoma różnicami, jeżeli chodzi o sposób narzucania piłki, jeżeli chodzi o sprzęt, nasza piłka jest większa, inną pałką uderzamy, chłopcy mogą używać drewnianych pałek, my używamy metalowych bądź kompozytowych. To jest coś takiego, co leży tutaj na biurku, tak? Tak jest, to jest jedna z naszych pałek. I też taką zasadniczą różnicą jest rozmiar boiska, czyli nasze boisko jest troszeczkę mniejsze, odległości między bazami przez to są mniejsze i dzięki temu, jeżeli już toczy się akcja, to jest, ta gra jest szybsza niż baseball. Wy macie 18 metrów, tak? Czy jak dokładnie, 18 tak. metrów, a baseball? 21. Mówiłaś, że dziewczyny, chłopacy, to baseball to jest sport dla mężczyzn, softball to jest sport dla kobiet, czy jak to wygląda? Bo słyszałam, że w softball też grają mężczyźni. Tak, zgadza się. U nas w Polsce jeszcze to jest słabo rozwinięta dziedzina, jeżeli chodzi o tą męską część. Natomiast w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej to jest już na porządku dziennym, że rzeczywiście w softball też grają panowie. Dlaczego się zainteresowałyście softballem? Co w tym softballu takiego jest? Jest przede wszystkim niszowym sportem w Polsce jeszcze. Ja zaczęłam grać w czwartej klasie podstawówki w moim rodzinnym mieście Brzegu, w którym wtedy jakby softball był taką wiodącym sportem w naszym mieście. Byliśmy jednymi z pionierów i moja przygoda zaczęła się już wtedy, natomiast w momencie, kiedy przeprowadziłam się do Wrocławia, to tutaj są Hrabiny, które działają prężnie i z roku na rok osiągamy coraz więcej sukcesów, więc jakby to był oczywisty wybór, żeby przyjść do Hrabin. A co w tym sporcie takiego jest, że wybrałyście akurat ten sport, a nie inny? No bo te kije, tak? Pałki softballowe, rękawice, błoto, tak jak widzieliśmy na zdjęciach, tarzacie się w błocie. Wydaje mi się, że to jest sport dość kontuzyjny. Dlaczego taki sport, a nie na przykład siatkówka czy koszykówka? Myślę, że ja akurat po prostu bardzo szybko się w softballu zakochałam. Mój staż, jeżeli chodzi o bycie zawodniczką, jest zdecydowanie krótszy niż staż Oli, ponieważ zaczęłam grać 4 lata temu. Przyszłam na pierwszy trening z ciekawości i już po pierwszym treningu po prostu kompletnie się zakochałam i wiedziałam, że zostanę. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o kontuzję, to no jest to sport kontuzyjny. Dziewczyny, które chciałyby spróbować, na pewno nie mogą bać się tego, że złamią paznokieć czy tam będą miały siniaka, bo takie rzeczy się zdarzają, ale traktujemy to raczej w kategorii naszych trofeów po prostu. No i tak jak mówię, no ja tutaj wpadłam od razu w tą kompletną miłość do tego sportu. I od naprawdę, pierwszego obejrzenia, tak? Absolutnie tak. Na waszej stronie też jest taka informacja, że ciągle prowadzicie rekrutację. W jaki sposób zachęcacie dziewczyny do tego, żeby zostały hrabinami? Generalnie zapraszamy na otwarte treningi. Głównie rekrutację prowadzimy na początku jesieni. Wtedy, kiedy po sezonie zaczynamy treningi na sali, są to okolice października, listopada, wtedy zazwyczaj prowadzimy takie otwarte treningi. Wtedy każda dziewczyna, każdy może przyjść na nasz trening, zobaczyć, jak to wygląda i staramy się je zainteresować, tak? Żeby poczuły tego bakcyla do softballu, tak jak my. I no, część dziewczyn zostaje, tak? I ta drużyna się cały czas powiększa. A jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby grać w softball? Myślę, że jak w każdym sporcie ceni się szybkość, zwinność i takie stricte fizyczne predyspozycje do uprawiania sportu. Natomiast ja zawsze powtarzam, że najistotniejsza w tym sporcie jest głowa
I żeby zostać hrabiną, to rzeczywiście trzeba mieć dużo samozaparcia, chęci do treningów, konsekwencji. I to są takie cechy, które bardzo doceniamy w momencie, kiedy takie dziewczyny do nas przychodzą. Dlatego, że bycie hrabiną to nie tylko treningi, nie tylko walka na boisku, ale też wiele działań pozasportowych, właśnie, które mają na celu promowanie tej dyscypliny sportu. Bierzemy udział w różnych eventach, współpracujemy z lokalnymi firmami, pokazując na takich imprezach, czym jest sport, jak łatwo się zarazić i zakochać. Robimy różne akcje charytatywne, więc staramy się działać prężnie, nie tylko trenując. Wy jesteście sportem amatorskim, drużyną amatorską? Tak. Tak. Czyli skąd macie finansowanie na te wasze działania? Na to, żeby mieć koszulki, sprzęt, bo to na pewno trochę kosztuje. Owszem, są to wcale niemałe pieniądze i w chwili obecnej jesteśmy stowarzyszeniem, które utrzymuje się wyłącznie z darowizn i z własnych składek członkowskich. Także to są nasze jedyne środki, z których jesteśmy w stanie działać, finansować zakup sprzętu, strojów, ubezpieczenia i różnego rodzaju wyjazdów. A powiedzcie, jakie macie sukcesy? Bo widzieliśmy tutaj na zdjęciach, że jest puchar. Co to jest za puchar? Co to są za sukcesy waszej drużyny? To jest nasz wywalczony Puchar Polski za sezon 2016. Rzeczywiście to jest tak naprawdę nasze największe dotychczasowe osiągnięcie. I udało się zdobyć po bardzo ciężkim turnieju, który odbywał się w Brzegu. Właśnie mamy okazję oglądać zdjęcia z tego właśnie turnieju. Widać było, jakie były warunki. Było naprawdę, to był akurat mecz finałowy, bardzo ciężki i całe szczęście wygrany. Softball, ale to nie jest taki soft, z tego co widać po zdjęciach. Zupełnie nie jest soft, co też istotne, bo ostatnio zostało nam zadane takie pytanie, czy nasza piłka jest taka miękka. Bo skoro to softball, to ta piłka chyba jest miękka. Tak, soft po angielsku miękki, tak? Tak, więc... tak. I no, tutaj trzeba zdementować to. Ta piłka wcale nie jest miękka i czasami jest to bolesne, kiedy dostanie się taką piłką. Natomiast no, wszystkie zawodniczki są bardzo twarde i bardzo zaangażowane, więc to nie przeszkadza. Czego uczy softball? Powiedziałaś, że zawodniczki są twarde, są zaangażowane. Czy uczy jakiejś odporności? Co zmienia w głowie, co zmienia w ciele? W ciele na pewno powoduje, że jesteśmy takie, no, jesteśmy bardziej wysportowane, umięśnione oczywiście. Natomiast w głowie myślę, że daje dużo takiego poczucia jedności z drużyną. Takiego zaangażowania do tego, żeby po prostu być razem, razem wygrywać, ale również razem znosić porażki. Bo w tym sezonie hrabiny są niepokonane. Tak? Nie przegrałyśmy jeszcze żadnego meczu w lidze, natomiast no, poprzednie sezony nie były takie kolorowe i myślę, że to bardzo spaja te dziewczyny i te wszystkie i porażki, i sukcesy to bardzo, bardzo jest ważne dla wszystkich zawodniczek. A w jakim jesteście wieku? Bo skoro to jest drużyna amatorska, to zapewne ten przedział wiekowy nie jest taki jednorodny. Jesteśmy drużyną seniorską, czyli z założenia nie mogą to być dziewczyny młodsze niż 16 lat. Natomiast u nas zaczynamy od 18 roku życia, natomiast górnej granicy nie ma. Czyli no 30... Wystarczy 30, być sprawnym, tak? Tak, wystarczy być sprawnym, zaangażowanym i wszystkiego da się nauczyć. A czy wy dajecie sobie takie znaki jak w tych bejsbolowych drużynach, bo wszędzie na filmach widać, że tutaj jakieś pokazują sobie chłopacy, jakieś palce dotykają czapek, to jest takie bardzo widowiskowe, czy w softballu też tak jest? Tak, 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 dokładnie tak. Nasz trener, który podczas meczu stoi w okolicy trzeciej bazy, steruje nami za pomocą dyskretnych właśnie gestów, które są dla każdej drużyny inne i to są nasze takie tajemne znaki i wtedy wiemy, co mamy robić na boisku. A powiedzcie jeszcze jakieś tajemnice. Oprócz tajemnych znaków, co takiego jest, takiego, o czym my, widzowie, nie możemy, czy oglądający was z zewnątrz, nie możemy wiedzieć? Zdradźcie nam po prostu jakąś tajemnicę softballową.
No myślę, że no tajemnice są po to, żeby ich nie zdradzać, więc myślę, że tutaj... Trzeba przyjść do drużyny, zapytać się drużynę, żeby poznać dopiero, tak, po podpisaniu odpowiednich dokumentów dopiero udzielamy takich informacji. No wiadomo, że tutaj nie chciałybyśmy tego zdradzać, bo rzeczywiście jest kilka sztuczek, mamy kilka niepisanych zasad. Natomiast to jest wewnętrzna sprawa drużyny i nikt inny nie powinien o tym wiedzieć, a już na pewno nie drużyny przeciwne. A rozpisujecie sobie jakoś na kartkę, czy na kartkach, czy podglądacie inne drużyny, tak jak w piłce nożnej jest, że oglądają mecze, zawodnicy oglądają mecze drużyny konkurencyjnej, potem rozpisywane to jest wszystko na kartkach, czy u was to wygląda podobnie? Tak. Zdarza nam się. Robimy notatki z różnych spotkań i analizujemy później akcje, poszczególne zawodniczki, ich formę. Oczywiście, no, to jest chyba też jedna z podstawowych zasad, tak, żeby wygrywać, trzeba też rozgryźć przeciwnika. A siebie też oglądacie? Szukacie swoich błędów? Analizujecie swoją grę? Czy może trener robi coś takiego? Tak, to na pewno. Na treningach zdarza nam się rzeczywiście nagrywać na przykład swoje pałkowanie, tak? Treningi z pałkowania, po to, żeby móc potem to obejrzeć i gdzieś tam popracować nad błędami. Też bardzo często na pierwszym treningu po rozgrywce ligowej powtarzamy akcje, które gdzieś powinny podczas tego meczu wypaść lepiej. Więc no, to jest taka retrospekcja i wracamy do tego meczu i rzeczywiście spróbujemy zrobić to tak, jak to powinno wyglądać i żeby dopracować taktykę i żeby następnym razem wykonać to po prostu lepiej. A łatwo jest korygować swoje błędy? Czy są też takie nawyki, które jak wchodzi się zawodnik czy nowa zawodniczka na boisko, to mówicie, to jest źle, będzie to trudno wyeliminować, bo to jest jakby w nas jakiś tam ruch ręki czy nogi czy wręcz tik? Tak, są pewne nawyki, które często też zawodniczki przenoszą z innych sportów i mają jakieś nawyki po prostu trenując wcześniej, nie wiem, tenisa, squasha, pływanie czy, nie wiem, taniec towarzyski, cokolwiek innego, tak? I każda taka zawodniczka ma jakieś swoje nawyki z tych innych treningów i no, musi wtedy, wiadomo, więcej pracy włożyć po prostu w niektóre elementy swojej gry. Ale da się. Oczywiście. Wy teraz przygotowujecie się do kolejnych rozgrywek i zbieracie pieniądze na to, żeby to się udało, żeby to sfinansować, bo jak mówiłyście, jesteście stowarzyszeniem i same się finansujecie. Co to za zbiórka? Właśnie dzięki temu, że wygrałyśmy Puchar Polski, mamy możliwość w tym roku wzięcia udziału w Pucharze Zdobywców Pucharów, czyli w turnieju, który odbędzie się we Włoszech w sierpniu. No i właśnie w związku z tym, że to jest już duże przedsięwzięcie, udział w takim turnieju, wiąże się z naprawdę dużymi kosztami i nie jesteśmy w stanie same sobie poradzić i udźwignąć tego, jeżeli chodzi o finanse. Dlatego też prowadzimy zbiórkę dokładnie pod kątem tego wyjazdu. Ja wam bardzo dziękuję za rozmowę i na koniec pokażemy film, który przygotowałyście dla portalu Polak Potrafi, na której jest zorganizowana zbiórka crowdfundingowa. A moimi państwa gośćmi, przypomnę, były pani Aleksandra Jankowska i pani Joanna Smekal z drużyny softballowej wrocławskich Hrabin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na film.